jednym tematem dzisiaj chciałbym się zająć, przedstawić Państwu wyniki pewnych badań, które przeprowadziłem dość przypadkowo, ale myślę, że warto o nich mówić. Po pierwsze chcę powiedzieć, że Morze Bałtyckie zabiera nam w każdym roku 1 metr wybrzeża. 1 metr, czyli łatwo policzyć, 25 lat, 25 metrów zabrane. 100 lat, 100 metrów zabranych. Kto nie wierzy, niech poleci na plażę koło Stilo, zobaczy betonową podstawę buczka mgłowego, który został zdemontowany, a dziś betonowa podstawa, która stała 100 metrów od linii brzegowej, dzisiaj stoi w wodzie. A więc to są tego typu przykłady. Władze nasze zwróciły uwagę na ten proces dewastacji wybrzeża. W 2003 roku został opracowany program i ustawa nawet o ochronie brzegów morskich, zaczęto inwestować w ochronę brzegów morskich. To jest bardzo cenna inicjatywa, no po prostu już nie było wyjścia. Morze podmywało gospodarstwa i inne instytucje, które są na wybrzeżu położone. Szczególnie jest to widoczne na wybrzeżu środkowym. Więc oprócz tego, co ja mówię do Państwa, to proszę zwrócić uwagę na niektóre slajdy, które przygotowałem. One lecą w pętli i pokazują ten problem, o którym chcę powiedzieć. A więc od 2003 roku mamy nowe rozwiązania, a właściwie od 2012 zaczęły się intensywne inwestycje w rejonie środkowego wybrzeża, od koło brzegu zaczynając, na Łebie kończąc. Na razie leci ta sprawa i w zasadzie się już dzisiaj za chwilę będzie kończyć, czyli w tym roku będzie się kończyć ta inwestycja. Inwestycje są wykonane w kilku miejscach wybrzeża. Od koło brzegu zaczynając, przez Targówko, Jarosławiec, Ustkę, Rowy, na Łebie kończąc. A więc co zrobiono, proszę Państwa? Po raz pierwszy w Polsce, w historii Polski, zbudowano kamienne rafy. 100 metrów od plaży, od linii brzegowej. Kamienne rafy. Granitowe kamienie ciężkie są zrzucone do morza. Będzie tutaj przekrój tej inwestycji. Za chwilę zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Te kamienne rafy są dzisiaj położone 100 metrów od linii brzegowej na plażach koło brzegu Darłówka, Jarosławca, Pustki i tak dalej, aż do Łyby. Będzie mapka tutaj, zobaczycie Państwo, czerwonym kolorem pokazałem te miejsca, bo raz jest to z lewej strony od wejścia do portu, drugi raz to jest z prawej strony wejścia do portu. A więc bardzo dobrze, że tak się stało, że znalazły się pieniądze na ochronę brzegów. Bardzo dobrze, że zaczynamy chronić te brzegi. Rzeczywiście inwestycje dały dobry rezultat. Te plaże nasze się powiększają, z czego są miejscowi ludzie i turyści na pewno zadowoleni. Ale to jest jedna strona medalu, tak? My w tym gronie żeglarskim musimy sobie powiedzieć o tym, że ta inwestycja jest wielkim niebezpieczeństwem dla żeglarzy, zwłaszcza dla małych jednostek żeglugi przyplażowej tak zwanej, tak? Czyli to są deski, to są skutery wodne, to są inne kitesurfery i tak dalej. Więc te kamienne rafy tylko w jednym miejscu widać nad powierzchnią morza, tylko w Darłówku. W innych miejscach tego nie widać. One są zanurzone 50 do 70 cm pod wodą. Widoczne są tylko od czasu do czasu, kiedy jest falowanie. Zobaczycie Państwo na jednym zdjęciu tutaj koło brzegu. A więc nie widać tych raf. One nie są oznakowane. One nie są oznakowane nawigacyjnie. Na dyskusję i interwencję zaczęto stawiać to oznakowanie w postaci stałych staw z żółtym krzyżem na szczycie dopiero od Pustki przez Rowy do Łeby, a tam pozostałe nie są oznakowane w ogóle, tak? Ale co to znaczy, że 3 stawy postawiono na długości rafy 850 metrów? To jest po prostu nic, tak? To jest po prostu nic. Żeglarz, czy ktokolwiek znajdujący się w sytuacji awaryjnej w pobliżu brzegu, w tych miejscach, no będzie miał ogromne niebezpieczeństwo przed sobą, tak? Jego jednostka może być rzucona na te rafy i na pewno się rozbije. Kamienie są na pewno solidne. Oglądałem je z bliska, więc proszę mi wierzyć. To jest Kołobrzeg.
fala się załamuje na rafie, widać tutaj, a tu widać te kamienie częściowo, tak, przy falowaniu. One są nieoznakowane. Co z tego, że jest tabliczka na końcu palisady i na początku, że tam jest jakieś niebezpieczeństwo, proszę bardzo. To jest zaplanowicze. To jest całe oznakowanie w Kołobrzegu. W pozostałych miejscach fragmentarycznie to oznakowano, więc kończą się te inwestycje w tym roku i chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby w tych rejonach żeglować ostrożnie, żeby rozpowszechnić tą informację dla tych, którzy latem wypoczywają na plażach i mają ten swój sprzęt prywatny i chcą go zastosować do wypoczynku, do rekreacji i no, będą spotykali nową zupełnie sytuację, która jest bardzo niebezpieczna. Nie chcielibyśmy oglądać sytuacji, no proszę zobaczyć przekrojonej rafy. Kamienie o różnej wielkości. A tak to wygląda w przekroju. Ja mówię po wojskowemu, że to jest bardzo dobra obrona przeciwdesantowa, ale to jest tylko w cudzysłowie tak powiedziane, ponieważ no, szkoda tych żeglarzy, którzy ucierpią tam, jeśli nie zwrócą uwagi na te elementy. Nasypano piasku bardzo dużo z refulatu w tych miejscach niektórych wybrzeżach. No nie chcemy takich sytuacji oglądać. Stąd moje wystąpienie i stąd prośba o zwrócenie uwagi na te elementy, no bo jakoś tam nikt się nie kwapi o tym mówić, a mówić o tym powinniśmy. Dziękuję bardzo.